Czym tu się wlała woda? Wybuch był. No tak, ale wiem o tym, ale... To o Boże. Ja nacisnę ten guzik. Dobra, nic się nie stało. Tu jest jakaś książka. Przeczytaj się? Czytaj. Dobra, czekaj, trzeba na pierwszą stronę. Wiadomość od Korea Północna TIS. Wiadomość do Chiny TIS. TIS KP, pułapka gotowa. TIS CH, tak będą tu zaraz. Nie dostaną się do Korei, możemy wam to zapewnić. Dobra, czyli oni nie chcieli, żebyśmy się dostali do Korei. Ale chyba nam się uda. Jeżeli się to nie uda, będę... Tak, no bo oni myśleli, że nas teraz wysadzą i tak dalej. Możemy tam nawet popłynąć. Dobra, dobra, czekaj, jeszcze czytam do końca. Nie dostaną się do Korei, dobra. Jeżeli się to nie uda, będę musiał powiadomić i jakieś cenzura, coś, aby odpalił to, czego nie chcieliśmy odpalać, czy jakąś kolejną atomówkę. Nie, nie, nie. Niestety tak to działa. Powodzenia bez odbioru. Konwersacja zakończona. Czyli to jest jakby raport. Ja wezmę tą książkę, może ty ją weź. Dobra. Dobra, chodź. Dobra. Musimy zobaczymy w ogóle, jak tu wygląda to. O Boże, patrz, co tu się stało. O Jezu, dobra. Patrz, jak tu się rozwaliło wszystko. No, rozwaliło się wszystko. Tu są jakieś te czaszki. Ten tron rozwalony. No. Dziwne, że w ogóle tu nikogo nie było. Dobra, dawaj, płyniemy do góry. To była pułapka. No. Po tych schodach. Dobra. Ale one są rozwalone, te schody, uważaj, chodź. No, były tak czy siak rozwalone, nawet jak tu przyjechaliśmy. No tak, ale są teraz bardziej. O co chodzi. O Jezu. Patrz, jaka dziura tu jest w tym. Chodź, może coś tu będzie. O, czekaj. Patrz, jakieś niedokończone tu. Jakaś dziura, widzisz? No nie no, pewnie od wybuchu się coś takiego stało. No, pewnie tak. O Jezu. O Boże, ale tu jest zalane. Wszystko jest zalane. O Boże! Nawet tutaj, o, teraz śmierdzi. Dobra, o Jezu, wszystko wysadziło. O, jeszcze kibelek w sumie jeden jest, jak chcesz to idź. Nie, nie chcę. Dobra, ja też nie, to idziemy. Tym razem mi się nie chce. Ale patrz, tu wszystko płonie, nawet drzewko japońskie. Nie wiem co ono w ogóle w Chinach. Patrz na to. Drzewko japońskie wybuchło. Nawet nie wiem co w ogóle drzewko japońskie w Chinach robiło, ale dobra. No dobra. Co tu mamy więcej? Ładny ten budynek. Budynek jakoś się ostał, ale w środku no nie za bardzo. Co tutaj mamy? TNT! TNT! Dobra, czekaj. Potwierdzenie. Daj, ja chcę to przeczytać. Przeczytaj to. Dostawa ładunków wybuchowych KRDTIS. Nie wiem, co to jest. Przeczytaj sobie. Potwierdzenie chyba transakcji jakoś, coś takiego. Zlecili tutaj, no. Jak ty się... Co tu się stało? Jak to zrobiłeś? O, tam jest łódka. Patrz. No, następna to jest Korea Północna, prawda? Tak. Dobra. No to chyba musimy popłynąć. Tak mi się wydaje. Dobra. Drukujesz. Dobra, czyli tam płyniemy, okej. O, żyjesz? Ej, co? Oła! Co? Żyję? No, żyję. Dobra. Dobra, jest okej. Jak tutaj trzeba wejść? Nie wiem. Patrz, tam jest, kotwiczka zaczepiona od dołu. Kotwica bardziej. Poczekaj, zrobimy sobie tam schodki. Uczyłem się, jak robić z ziemi. Jest schodki. Jak ten, jak ci z Afryki, nie? No. Czy jakoś tak, nie wiem. Dobra, wchodzimy. Ci survivaliści, pa. Robimy. No i... No i ok. No i już można wejść. Jest nic. Dobra, że ja odczepię to. Patrz, jakieś te. Buraki. Te, buraki znaczy się, chciałem powiedzieć. Ty, bo to jest chyba statek TIS-u. No dobra, on ma jakieś stery w ogóle? No nie, no przecież to jest chyba jakiś automatyczny, no po prostu na żagli ten płynie. No dobra, ale to zawsze stery chyba powinny być, nawet tylko... trzeba. No trzeba odczepić jakoś. Dobra, to ja idę odczepić. Dobra. O Jezu, rozbiliśmy się na żaglu. Nie wiem, gdzie jesteśmy, czy to Korea, czy nie, ale wydaje mi się, że płynęliśmy w dobrą stronę. Zobaczymy, nie wygląda mi to na Koreę, ale dobra, zobaczymy. Wszystko możliwe. No. O kurde. Patrz, tu już śnieg pada. No. A zimno tu.
No. Czekaj. Dobra. Idziemy zobacz do przodu. Teren, czy cokolwiek. Ale tu w ogóle jest. Nic nie ma, dziwno. Nie wiem, gdzie jesteśmy. W ogóle, no jesteśmy na jakimś totalnym zadupiu. O, tam jest jakaś droga. No. Jaki budynek, to, no, to musi być to. No. Pana to. O Boże. Tu jest ta ulica, może idziemy tam na początek tej ulicy, bo tam coś jest. Dobra, chodź. Zanim wejdziemy do tego ogromnego budynku. Wioska. No, chodź. Tu się patrz. Ta ulica. No, tutaj, ale to w ogóle nie wygląda jak Korea, no, no nie? Mi się, że przed wygląda jakieś domki, jak w Rosji. Do budynku, prześpimy się w tej wiosce chyba. Tak, ale to najpierw chodź, już eksplorujemy, może tu coś fajnego zrobić. Pa, dwóch bodyguardów tu stoi, widzisz? Gdzie? No tutaj. Nie zbliża się do nich nawet. No, jak zobaczą, że jesteśmy obcy, to nie wiem. No, a tu zimno. Patrz, tam iglo jest. Kurde, tu coś zarosło, może tu se, może tu się. No, bo tutaj chyba nikt nie będzie mieszkał. Też mi się tak. O kurde. Nie zbliżaj się. A tu nie ma ten, łóżek. Rękę sobie troszkę pociąłem, ale to nic. Ej, dobra, w sumie. Dawaj, idziemy ukraść albo zrobić sobie swoje własne łóżko. I tak nie mamy co teraz robić, nie? Wydaje mi się, że powinniśmy wejść do jakiegoś po prostu domu. Albo się zrobimy ziemiankę. Co ty na to? Można by. Dawaj, zbieramy ziemię stąd. Dobra, to zbieramy ziemię. Dziwne, dawaj. Że ci bodyguardzi nic z nami nie robią. W Korei to różnych rzeczy można się spodziewać. Szczególnie w północnej. No. Zbieraj. Ile masz już ziemi? Ja mam 9 kilo. Ja jakieś 8. Dobra, git. Chyba zaraz będziemy mogli robić. Dobra, dawaj cięcie dobra, zrobimy. No. I weźmiemy z dastaki. Dobra. Weź sobie. No, dobra. To dawaj. A, myślę, że mi dasz. Dobra, czekaj. Masz. Dobra, dzięki. No, dawaj. 3, 4. Dobra. Ile już masz? Bardzo dużo. No, to możemy już chyba budować. No tu dawaj. O, tu się wydaje puste miejsca. No, w sumie. On tak obok iglu. Dawaj. Budujemy. Ja kiedyś byłem zawodowym survivalowcem, więc... Nie sprawi mi to żadnego problemu. Dawaj, tu zrobimy drzwi. I zrobimy zejście do piwnicy. Dobra, potem pogadamy o tym. Nie, no możesz mówić jak chcesz. Nie, jak już wejdziemy do domu i ciepło będzie. Wtedy pogadamy o tym. Okay. To jest dość ważne. Dobra, tutaj zrób taki sufit ładny. I jeszcze choć piwnicę zrobimy może. No, w sumie będzie cieplej jak zejdziemy na dół. No, tam będzie raczej tak. Cieplutko. Dobra, myślę, że tyle starczy. Nie, no zróbmy może. Patrz, zrobimy takie większe schody, ja bym zrobił. Czekaj, może tam... Patrz, zrobimy... Tak. I tutaj zejdziemy. Dobra. I tu zrobimy takie, nie wiem, pomieszczenie i możemy iść jeszcze po łóżka czy coś, nie? No to trzeba będzie tak zrobić. Dobra. Dobra, już chyba będzie git. No, znaczy ja jeszcze pokopię chwilę, możesz mówić jak chcesz. Dobra, ja już pójdę po łóżko. Dobra. O Jezu, ale tu się... To czekaj, ja też pójdę w sumie. Tutaj zalepimy. Weź jedno, pamiętaj. No, o kurde, tu jest trochę niedorobiony sufit. Ja już mam, niosę. Tu zrobię nam jeszcze jeden pokój w sumie. Weź mi pomóż z tym łóżkiem. Mam jeszcze dużo ziemi. Ciężka, jak nie wiem, już czekaj. A to masz jedno tylko? No tak, nie mam jak dwóch na raz. Czekaj, no wiem. Robię, czekaj, ocuj się kocie. Dobra. Zrobiłem tak, powiększyłem tą naszą ziemiankę. Jest drugi pokój taki. Jakbyśmy mieli tu się osiedlić. No już, poczekaj. O, dobra. No, co jest? Chodź, dobra, no, chodź, to chodź. Idziemy. Chodź, postawimy. Dobra. Okej. Okay. A! Dobra. Nic się nie stało z łóżkiem. No, idź tam. Postaw. Dobra. Tutaj, daj. Dobra. I idziemy jeszcze po drugie. No, tutaj zrobiłem nam ten. Kolejny pokój. Dobrze. Taki, nie wiem, tak, żeby sobie był. Dobra, ukradnę parę tych ziemniaków i marchewek. Może nie zauważy ten. Haha, debile. Dobra, dawaj, bierzemy te. Łóżka. Tylko tu nigdzie nie ma. Tam jest jakiś otoczony dom. No to chodź, czekaj. Gdzie jesteś? Jakieś 2 kilo. Masz. O. I to jeszcze ukradłem kucharzowi. Oj. Dobra. Chodź, łóżek szukamy. Może wiglo będą mieli. Jest, mam wiglo, chodź. Bierzemy, idziemy. Dobra, tylko nie wiem, czy dosyć daleko od naszej ziemianki, ale dobra. Chodź. Trzeba będzie jeszcze ten budynek jutro odwiedzić.
No trzeba będzie, no ale na razie jesteśmy wykończeni, dopiero co ten chiński odwiedziliśmy. No, jeszcze ten wybuch. Uszy mnie strasznie bolały po tym. Nie wiem, czy tam nawet... Nie byliśmy na żadnej kawusi, ani nic. No, jakbyśmy mieli być. Tęsknię za starymi czasami. Chociaż ostatnio jak ten. Albo dobra, w sumie nieważne. Gdzie jest nasza ziemianka? Może ci później opowiem. Czekaj, tu chyba. Stój. O jest, widzę, tam. Tak? O, dobra, to chodź. Chodź. Pamiętam jeszcze jak byłem ten, grałem w tego Squid Game'a przed wybuchem, no właśnie, tym pierwszym. O to zapytać, jak ty to w ogóle przeżyłeś i tp. No bo ten debil tam nie zamknął drzwi, ja sobie pobiegłem. A no. Na kamerach wydawało się, że ja tam uciekłem. Znaczy, że tam zostałem i wybuchłem. Ja myślę, że oni też żyli ze świadomością taką. Myślisz, że ten policjant pracuje jakoś dla TIS-u? Ciężko mu powiedzieć. On raczej, dobra. Mi się wydaje, że taki, nie wiem. O, dobra. Nie wydaje mi się, żeby on pracował dla TIS-u. Dobra, połóż łóżko. Ale w sumie nigdy nic nie wiadomo. To już prawie gotowe. No to już chyba wszystko gotowe. Będziemy mogli spać. No ja jeszcze tutaj mógłbym... Jeszcze tu mamy... poczekaj, jedną rzecz muszę wziąć. Ja tak bardziej spróbuję ocieplić w sumie ten dom. Zrobimy taki bardziej, o. No i cyk. W sumie jakbym mieszkał w takim na co dzień, to by nie było źle. Co kradniesz? Idzie tu. W sumie mógłbym otoczyć... Aha, nie mogę zabrać śniegu, nie mam żadnej łopaty. Robię. Tak, gdzie ty jesteś? Dawaj. Nie, dobra. Coś rozwaliłem, nie da się tego stąd wyjąć. Nie da się? Nie. No, byśmy musieli pewnie jakiś kill-off mieć. Dobra, chodź. Dobra, chodź, idziemy. Możemy jakieś kwiatki zabrać do domu. Dzień dobry, proszę pana. Dobra, chodź. Miałem problemu. Mam kwiatka w domu. Patrz, dobrze. Nawet trawę już tu mamy. Dobra, to idziemy chyba spać i jutro no. Ten budynek. Wypoczywaj dobrze. No. Dobranoc. Dobranoc.